Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem S38, tym razem Łowca. Tak jak obiecałem na karcie społeczności, zaczynamy sobie tym odcinkiem taki mini maratonik właśnie z S38. Dawno nie było tego konta, tego naszego Łowcy i postanowiłem, że w ten weekend epicki będziemy chcieli troszeczkę przycisnąć. W tym odcinku się przebierzemy, na początku pokażę wam, co tam się zmieniło, no bo tak jak mówię, już sporo jednak nie było właśnie odcinków z tego Łowcy i się także przebierzemy w tym odcinku, natomiast w kolejnym będziemy sobie sprawdzać, jak to nowe wyposażenie, ten nowy ekwipunek będzie się tutaj w lochach sprawdzał i zobaczymy, jak daleko uda nam się zajść i być może jeszcze jakiś trzeci odcinek na niedzielę przygotuję, bo tak planuję, żeby ten się pojawił w piątek, czyli dzisiaj, kolejny się pojawił właśnie jutro, czyli w sobotę i może jeszcze jakiś trzeci w niedzielę, ale o tym was poinformuję, bo taki bonusowy mam w głowie pewien plan na ten odcinek, ale to już w jutrzejszym odcinku was o tym poinformuję. Okej, i co na wstępie, zanim jeszcze zacznę wam tutaj pokazywać, co się zmieniło na koncie, to bardzo dziękuję za to, że wbiliście ostatnio 4000 subskrypcji. Dziękowałem wam na Discordzie, na którego was swoją drogą zapraszam, dziękowałem wam na karcie właśnie społeczności, ale także dziękuję wam na odcinku, bo jednak te odcinki z S38 mają największe jakby dotarcie, że tak powiem, do widzów, najlepiej docierają do widzów, najwięcej osób to widzi, więc dziękuję. I okej, możecie oczywiście zostawić pod tym odcinkiem kciuka w górę, aby on się jak najdalej rozszedł, żeby ludzie wiedzieli, że jest właśnie taki maratonik. Możecie zostawić jakiś komentarz dla zasięgów, bądź też jakieś pytanie, co tam jeszcze wbijać na Discorda dla widzów. Zostawić subskrypcję przede wszystkim, bo w ogóle te odcinki z S38 robią po tam 6-7, czasem nawet tysięcy wyświetleń. Na tych subskrypcji mamy 4000, ja teraz jak najszybciej chciałbym dążyć do 5000, bo jest to fajna, okrągła liczba. Tak więc dla tego mówię, no śpieszy mi się jakby, aby ją zdobyć, więc kto jeszcze nie subuje, ogląda te odcinki, może właśnie zostawić subika. Okej, nie przedłużamy, co tutaj się pozmieniło? Aurę wbiłem na piątkę akurat wczoraj, dzisiaj jeszcze nic nie wrzucałem, ale to fajnie, bo te itemki ze zbrojowni, z gabinetu będą właśnie miały fajniejsze statystyki dzięki temu. No i co? No tutaj pety cały czas jesteśmy tutaj bodajże, a nie, jednak zostaliśmy wyprzedzeni. Mamy top 2 tym razem. No wczoraj w nocy, dzisiaj w sumie po atakach miałem top 1, ale jednak tutaj zostaliśmy, tak jak mówię, wyprzedzeni. Już tutaj pierwsze przejście żeśmy zrobili, jeżeli chodzi o pupile. Na 45. kroksie zabiliśmy siedmiornicę i ją zacząłem karmić. Resztę tutaj sobie karmimy bez zmian. Już w ogóle tutaj niedługo będziemy robić przejście, jeżeli chodzi o te pupile, więc z tego też pewnie nagram jakiś tam odcinek, bo już tutaj w miarę równo te pety idą i jak widzicie, dosyć fajnie te karmionka nam tutaj dropią. No tutaj widzę, że mamy powoli deficyt światła i truskaweczek, czyli ognia, no ale tak to wygląda. Portal dzisiaj pokonałem, dlatego że mówię, będę te lochy klikał w kolejnym odcinku, to już od razu ten portal, bo tam zostało chyba z 10%, to nic ciekawego. Natomiast troszeczkę lochów tutaj poklikałem i co udało mi się zabić. Wieżę z 10 poziomów od ostatniego odcinka pokonałem, tak że tak powiem, prywatnie, czyli po prostu samemu. Oraz tutaj tornada chyba w ogóle nie ruszałem, natomiast tutaj te lochy powoli sobie klikam, bo tutaj już się pojawia jakiś opór. Natomiast te lochy to były tam kwestia jednego, dwóch grzybów, więc to szybko pozamykałem. No i tak jak mówię, tutaj już jest jakiś opór, więc pewnie po przebraniu sobie polecimy dalej, ale to już w kolejnym odcinku. No i co tutaj więcej? Twierdzę na 12 budujemy, tutaj troszeczkę skarbiec, rozbudowałem koszary, aby tych żołnierzy, tych miejsc w ekwipunku mieć więcej. Tutaj, tak jak mówię, no salkę wbiliśmy na 11 i sobie tą twierdzę lecimy już na 12. I co tutaj więcej? Gemiki mi powypadały już praktycznie wszystkie z nowej kopalni, a nie, tutaj jeden na HP jeszcze mam stary, z tego co widzę. Natomiast tu większość już takich około 300, no tu ten w broni jeszcze moglibyśmy wymienić, ale to z czasem tam nam wydropi. Podziemia wbiliśmy trenera na 9, bo już tutaj nie chciało mi się zbierać na to serce, to stwierdziłem, że sobie podciągnę tego trenera. No a teraz już lecimy na serce i ekstraktor, żeby przed skarbami jeszcze być może coś sobie tutaj pocisnąć. I okej, no jeżeli chodzi o postać, to tyle, tak jak mówię, no za wiele się tutaj nie zadziało przez te ostatnie dni, no ale mówię, pokażę wam, co się tutaj pozmieniało, abyście po prostu byli na bieżąco. Dobiłem sobie też 235 poziom, zawsze to jest, wiecie, jakiś tam buścik, jeżeli chodzi o te itemki właśnie, o te itemki na 3 cechy, że po prostu tych cech dostajemy więcej. Zostawiłem też trochę golda, żeby tutaj mieć właśnie na kupno tych ewentualnych epików. Poskładałem sobie jakiś taki secik prowizoryczny na razie na golda, ponieważ tutaj jeżeli chodzi o runy, to mam ich trylion, także no powoli tutaj sobie zbieram, być może jeszcze
po tym w niedzielę na przykład sobie złożę jakiś już lepszy ten set, bo ten był składany dosyć dawno i tutaj wychodzi chyba około 32-33% golda, więc może go sobie złożę jakiś inny, ale okej, chyba lecimy tutaj do rolowania tych sklepików i już tutaj mamy jakieś pierwsze buty. No buty mamy w miarę świeże, natomiast te nadają plus 7, teoretycznie nie powinniśmy podmieniać, ale jest fajna runka, jest... O, w ogóle jeżeli chodzi o runy, to nie będziemy się dzisiaj skupiać zbytnio, nie będę tam szukał itemków na punkty życia i tak dalej. Dlaczego? Ano dlatego, że jakby nie jest nam to potrzebne, ponieważ te itemy i tak bardzo szybko zmienię. Myślę, że jeżeli poza tym tych run mam też mało, więc te punkty życia nam dropią tam 1-2% na razie. Myślę, że tak około na 320 poziomie jakoś już będziemy sobie szukać takiego setu, który będzie nam dał po prostu 15% tych punktów życia z run. Dobra, no szukamy tutaj dalej. Chcemy tak naprawdę wszystko wymienić. Mamy jakiś pasek, daje nam plus 16, troszkę tracimy pancerza, ale może być. Także na razie spoko idzie. Tutaj jest hełmik, ale niestety na wszystkie cechy. Także lecimy dalej. Znowu ten sam hełmik, znowu na wszystkie cechy. To sobie będziemy w sumie odkładać. Ten łuk będę chciał, powinienem tu niby sprawdzać, ale będę chciał i tak jakiś epik na trzy cechy, więc po prostu sobie poszukamy. Nie chciałem już tutaj lochów na razie dociskać, jeżeli chodzi o tego naszego łowcę, bo po prostu już tam za dużo byśmy nie wbili, być może jeden level góra, więc jakby to jest akurat niewiele znaczy, aby się napinać o ten jeden level, już po prostu się można przebrać i wtedy sobie na spokojnie szukać, znaczy na spokojnie sobie ten level wbijać, już po prostu nie wydając ogromu grzybów na te lochy. Dobra, mamy jakieś buty, ale buty to my dostaliśmy. Co my na razie mamy? Mamy pasek, klatę i buty, więc jeszcze nam brakuje hełmu, rękawic i broni i będziemy mogli przejść do gabinetu magii. No i tak, co się tutaj ostatnio pozmieniało? Kupiłem sobie w ogóle nowy secik. O, mamy rękawice. Kupiłem sobie nowy secik, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy. Kupiłem sobie myszkę oraz chyba, a to możemy w sumie do kibla i damy jakiemuś towarzyszowi może, to już przy okazji. Mamy coś na zręczność. I czy to jest lepsze? No niekoniecznie. A czy my tutaj możemy coś jeszcze rozmontać? Możemy, no to super. Kupiłem sobie właśnie nową myszkę oraz nową klawiaturę, z tym, że... strasznie są one głośne w porównaniu do tych starych i powiem wam szczerze, że jak robiłem sobie teścik, w sumie to wam zaraz mogę pokazać, bo teraz mam podłączone w ogóle dwie klawiatury i dwie myszki tylko po to, aby jakby tutaj na nagraniu sobie z tych starych korzystać, bo one są po prostu cichsze, natomiast na tym swoim, o, mamy fajny hełm. Na tym swoim nowym sobie tak jakby korzystam prywatnie, a nie korzystam na nagraniach. Dlaczego? No bo tak jak mówię, są dosyć głośne. Teraz wam zaprezentuję, jak tutaj by klikała myszka, o ile bym używał tej nowej. Nie będę nic mówił, żeby też było jakby lepiej słychać. Pewnie słyszycie, nie wiem, albo tak, albo nie. Myszka jest, to nie jest jeszcze taki problem. Natomiast, dobra, wracam na tą starą. Natomiast możecie sobie posłuchać tutaj klawiatury, ja tutaj będę, no bo wiadomo, w Shakesie się zbytnio klawiatury nie używa. Natomiast, no jak klikamy Enter, no to w sensie jak klikamy lochy, no to ten Enter dosyć mocno spamujemy i tak to brzmi. Ja też nie będę nic mówić, żeby było lepiej słychać. Także no, jak słyszycie, jest dosyć głośno. I dlaczego to jest przyczyną w ogóle? No wiadomo, nowy sprzęt, to też się musi troszeczkę, że tak powiem, rozklikać. Natomiast no klawiatura, bo w ogóle ktoś może być ciekawy, myszka jest to SteelSeries Rival 600, natomiast klawiatura to jest Silentium PC Gear GK530, to tam się nie będę nad nimi rozwodził, kto będzie chciał. Jak nie wiecie, jaka nazwa dokładnie, to napiszcie mi komentarz, tam wam odpowiem, to sobie skopiujecie i po prostu wkleicie do... w Google i zobaczycie, jak to wygląda. O, tutaj dwa epiki, natomiast nic, co by nas ciekawiło. Tak więc no po prostu muszę pomyśleć, jak to zrobić, żeby móc używać na nagraniach tych rzeczy. Na razie używam, nie wiem w ogóle jakby to było, jeżeli faktycznie bym to na nagraniu używał, a szkoda mi takich nagrań jak to na przykład dla testu, więc sobie postanowiłem, że będę używał tych starych jeszcze. Te nowe, tak jak mówię, używam sobie prywatnie, w ogóle nam tu żadna broń nie leci swoją drogą. Używam sobie ich właśnie prywatnie, gdy tam samemu gram i tak dalej. Więc muszę pomyśleć właśnie nad tym, jak tutaj zrobić, aby jakoś to zatuszować, nie wiem, jakoś żeby to ciszej było i tak dalej, no coś muszę tutaj, tak jak mówię, pomyśleć, tym, że nie wiem co, jak macie jakieś rady, no ciężko tak naprawdę. Mam też inne w ogóle ustawienie wraz ze zmianą właśnie tego sprzętu, troszeczkę inaczej sobie tutaj na biurku ustawiłem to wszystko i też to jest trochę bliżej mikrofonu, więc na pewno też by bardziej łapało.
Ja też sobie przy montażu zobaczę, jak wy to żeście w ogóle słyszeli. O, zobaczcie, fajny łuczek, fajny rozrzut, 7% runka. No, myślę, że może być, myślę, że może być. Dobra, podmienimy sobie teraz, tu wszędzie sobie zrobimy dziury, gdzie nie mamy, i te klejnociki sobie popodmieniamy i lecimy do gabinetu magii. Także, tak jak mówię, no, zobaczę, jak to jeszcze wyjdzie. Poczekajcie, ja w ogóle może sobie do broni to wrzucę. O, ten jest bardzo dobry, ten jest bardzo dobry, to do broni sobie wrzucę jego. Dobrze, że pomyślałem i tak na pałę nie wrzuciłem. Dobra, tu już możemy jakkolwiek. To też na pewno dużo tej zręczności zyskamy, to nam pomoże. Tak więc tak, no szkoda, bo nowy sprzęcik, naprawdę mi się podoba. Niestety, jeżeli chodzi o klawiaturę, są to przełączniki Kyle, bodajże tak to się czyta, Kyle Blue. I one są jednak najbardziej głośne z tych wszystkich przełączników tej firmy, że tak powiem, tego Kyle, nie wiem nawet jak to się czyta, nie znam się w ogóle na klawiaturach, więc ja tam bardziej po recenzjach sobie oglądałem i doszedłem, jaką właśnie kupić. Także tak jak mówię, no słabiutko. Ale może po prostu na nagrania będę używał tych starych, no, sprzętów, bo to i tak, wiecie, w Shakesie to nie robi tak dużej różnicy, bo to i tak jest taka klikanka. Na wam to poprawi komfort oglądania, więc no zobaczymy. No ale śmiesznie to wygląda, że mam jakby na biurku takim, powiedzmy, głównym mam z tą normalną myszkę i klawiaturę te nowe, natomiast mam na tej podstawce takiej, co wiecie, co jest taka wysuwana jakby pod biurkiem, mam właśnie te stare i z nich korzystam. No ale musiałem coś takiego zrobić, bo tak jak mówię, nie chcę takich fajnych filmów właśnie ze S38 używać do testowania, no bo to jest takie średnie moim zdaniem. W ogóle też będę sobie czekam na nowy mikrofon. W sensie czekam, jeszcze nie zamówiłem, ale będę niedługo zamawiał nowy mikrofon właśnie. Tak więc, o, zobaczcie, jak nam tutaj szybko poleciało wszystko. To już tak naprawdę mamy komplecik. Zobaczcie, jak się szybko uporaliśmy z tym. Także tak jak mówię, będę sobie zamawiał też nowy mikrofon i może z nim tam jakoś pokombinuję. Będę też się starał, żeby może przejść, bo ja na razie nie nagrywam OBS-em, tylko innym programem do nagrywania. Może sobie przejdę na OBS-a, bo tam jest ta bramka szumów, może to mi coś pomoże. No będę musiał pokombinać, będę musiał nad tym przysiąść i pokombinować. Natomiast ja jestem gościem, który nie lubi zbytnio zmian. Co za tym idzie, no... No tak jak mówię, no nie chcę zbytnio tutaj, wiecie, wolę po prostu po staremu, jak to wszystko jest, bo mam to wszystko sprawdzone, ustawione, wiem, że mi się nic nie zepsuje i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co byśmy tutaj jeszcze mogli porobić, szczerze mówiąc? Wygląda na to, że nic. No kółka nie chcę ruszać, bo kółko będzie po lochach, bo na pewno tych leveli troszkę wbijemy w kolejnym odcinku, a ręki tak samo. No i co więcej? A, no to może jak już sobie szukamy, to może sobie poszukam tego innego seciku na ten nasz, na tą naszą awanturniczość. Zobaczymy, ile mi tutaj w ogóle dają te sety. Także tak, no oprócz mikrofonu tak naprawdę będę chciał jeszcze z sobie kamerkę. Tutaj mam 2% PD, więc tego PD to jeszcze na razie olejemy, te punkty doświadczenia. Wydaje mi się, że gold jest bardziej istotny. Już dam na je 6%, zobaczcie, to jest spoko. Poczekajcie, ile my tu mamy itemków? 7. 7 razy 6, 42, no to jeszcze 50% nie będziemy mieli, ale skoro już wymieniamy, to spoko, to możemy sobie poszukać. Poczekajcie, to dam na bok, żeby wiedzieć, co już mam jakby. I okej, w ogóle też nie wiem... Tak jak mówię, no jeszcze mi zostanie ta kamerka do zakupu oprócz tego mikrofonu. Z tym, że no jeżeli chodzi o kamerkę, to ja będę musiał tak naprawdę od nowa się uczyć nagrywania. No bo wiecie, teraz sobie siedzę, nie widzicie mnie tak naprawdę, tylko słyszycie. Więc ja sobie mogę siedzieć, często też nagrywam w ogóle wieczorem, więc jakby... będę musiał też, nie wiem, jakiś green screena też na pewno będę chciał sobie kupić razem z tą kamerką, aby to, wiecie, tak fajnie wyglądało, bo jednak to wycięte, ta wycięta kamerka, że tylko widać osobę, która siedzi i nic więcej, no to jednak moim zdaniem to strasznie fajnie i tak, powiedzmy, profesjonalnie wygląda, więc jak już będę chciał dodawać kamerkę, to właśnie będę chciał, żeby to wyglądało w ten sposób. Troszkę to jest marnotrawstwo, tu mamy 5%, ile mamy w klasie? 4. Dobra, to już wymienimy, trudno, nie będziemy mieć najwyżej tych 42, tylko troszkę mniej, no trudno. Tak jak mówię, no nawet to profesjonalnie wygląda i tak coś będę chciał zrobić, z tym, że no jest to słabe o tyle, że będę musiał się od nowa jakby uczyć nagrywać, na pewno będę bardziej taki speszony aniżeli teraz. Teraz już jakby nie stresuję się zbytnio, gdy nagrywam, natomiast gdy już będziecie widzieć, to będzie troszkę inaczej, ale właśnie będę chciał w tą kamerkę zainwestować, green screena na pewno i być może jakiś
jakiś właśnie, jak to się nazywa, ten co oświetla twarz, wyleciał, softbox chyba, tak? Wyleciało mi teraz z głowy. Natomiast no, w taki komplecik też, ale to już myślę, że nie wiem, w kolejnym miesiącu. Na razie chcę ten mikrofon jeszcze i na razie przystopować, jeżeli chodzi o te zakupy. Także no, jeżeli chodzi o to, to tak naprawdę troszkę pieniędzy w to zainwestowałem z tych reklam, troszkę w ogóle też od wspierających. Nigdy wam nie mówiłem, teraz może to kogoś zaciekawi, nigdy tego jakoś nie reklamowałem, oprócz tam wspominania na Discordzie i tam na tej karcie społeczności, w filmikach nie, w każdym bądź razie, że pojawiła się już u mnie chyba z miesiąc temu opcja wspierania. Tam macie wszystko, to jest w ogóle guzik obok opcji subskrypcji. I tam możecie właśnie wesprzeć kanał. Ja z tego dostaję bodajże od tej kwoty, którą wypłacicie, 70%, jeżeli dobrze kojarzę, bo nawet nie wiem. Rękawice tu by się wypadało wyciągnąć, bo wcześniej miałem Epic z Goldem, dlatego tutaj nie mam. Ja dostaję z tego jakieś 70%. Co wy za to dostajecie? No tam wam w ogóle wszystko piszę, ale oprócz tego co piszę, to rangę na Discordzie, która wam daje dostęp do kanału, który jest tylko dla wspierających. Ranga jest tam Donator się nazywa. I możecie tam tylko pisać właśnie z innymi osobami, które wspierają. Tam póki co jest chyba z 8 osób, coś koło tego. Więc jeżeli po prostu zakupicie wspieranie, to możecie do mnie napisać o tą rangę. Oprócz tego co? Dodaję was do znajomych, to nie wiem czy to jest jakiś przywilej czy coś, ale po prostu jest większa szansa, że osobom, które mamy w znajomych, odpiszę i po prostu właśnie osobom wspierającym odpisuję zawsze, natomiast osobom takim, wiecie, powiedzmy randomowym, nazwijmy to, nie zawsze, bo nieraz na przykład odczytam i zapomnę odpisać albo coś w tym stylu, no nie zawsze mi to wychodzi, tak więc tak jak mówię, jeżeli macie ochotę, nie namawiam, ale jeżeli ktoś nie wie, że coś takiego istnieje czy coś w tym stylu, to może wesprzeć, no na pewno to pomoże, jeżeli chodzi o zakup tych sprzętów i tak dalej, aby te nagrania były w fajniejszej jakości. No głównie tu chodzi o ten mikrofon, głównie tu chodzi o tą kamerkę i tak dalej. Oprócz tej rangi, no to tak jak mówię, do znajomych, będą na pewno jakieś konkursy, jak tych wspierających się tam uzbiera, powiedzmy z 15-20 osób, to na pewno będą jakieś losowania wśród wspierających tylko i wyłącznie. Żeby to, no bo na razie jest 8 osób, no to wiadomo, nie ma co tu tam bardzo tych losowań robić, no bo to jest za mała jakby rozrzut tych osób do ewentualnych zwycięzców. Natomiast jak tych osób będzie z 15-20, to coś będę myślał. I co jeszcze? A, no i jak to jest w ogóle też fajna sprawa, to mi się w ogóle z tego wszystkiego najbardziej podoba, jak komentujecie film osoby, którą wspieracie, czyli w tym wypadku mnie, to po prostu macie... Przy komentarzu macie taką plakietkę, to jest taki grzybek i tam jest napis new, tam jest chyba też napis jaki? Po prostu pierwszy, bodajże drugi, trzeci miesiąc, potem jest chyba szósty miesiąc, to jest grzybek taki zwykły, ale napis jest srebrny, natomiast chyba na 24 miesiące, nie wiem czy tam są jeszcze 12, nie pamiętam tych pułapów. Jak ktoś jest zainteresowany, to niech mi napisze w komentarzu, to mu wyślę te grafiki, jak to wygląda. Chyba tam jeszcze 24 miesiąc, to są w ogóle 2 lata wspierania i to jest złoty grzybek plus złoty napis 24, więc to myślę, że takie fajne, chociaż nie wiem czy w ogóle ktoś do tego pułapu dotrwa, czy ja w ogóle tyle będę nagrywał, nie? No bo 2 lata to jest jednak sporo czasu. Okej, co mi tu jeszcze w ogóle jest potrzebne? Hełmik na to wygląda. Rozgadałem się tutaj, ale powiem wam, potrzeba było coś takiego, bo dawno już nie nagrywałem, tak wiecie, na bieżąco, więc wam tutaj troszeczkę poopowiadam, no a przy okazji sobie tego setu poszukam, bo i tak to było potrzebne, z tym, że no tego hełmu nie mogę znaleźć na tego Golda, o jest, na Golda, super, czyli to możemy sprzedać i teraz idziemy do gabinetu i szukamy w gabinecie na właśnie Goldzika. Dobra, co tutaj więcej? A, no i tak jak mówię, jeżeli chodzi o tą starą... O ten stary mikrofon, którego obecnie używam. Wy macie te próbki na nagraniach. Ten mikrofon ma z 2 miesiące, może 3, jest tak naprawdę w stanie jak nówka. Jeżeli ktoś naprawdę jest zainteresowany zakupem tego mikrofonu, w cenie oczywiście tańszej tam o wiele aniżeli nowe, to może do mnie napisać na mailu albo na Discordzie. Tylko to mówię, osoby, które są naprawdę zainteresowane, a nie takie, które napiszą siema, jaki masz mikrofon, ja odpiszę, a no to fajnie, bo tak mi się już zdarzało, jak sprzedawałem słuchawki, że takie były. Tylko jak ktoś naprawdę jest zainteresowany, to może do mnie napisać, tam się dogadamy, ewentualnie jakieś zdjęcia wyślę, wystawię na Allegro, jeżeli ktoś by był chętny.
i sobie po prostu ten mikrofonik sprzedam. Ja tam zawsze trochę pieniędzy zaoszczędzę, a komuś może się przydać właśnie taki mikrofon. Tak jak mówię, no on był zakupiony nowy, używałem go tam ile, z 2-3 miesiące i tyle. I raczej będę sprzedał cały zestaw, więc to jest też to takie ramię od mikrofonu, popfilter oraz ten koszyczek, w którym siedzi mikrofon. Ale to mówię, jak ktoś chce jakieś szczegóły czy coś, to niech do mnie pisze na mailu bądź na Discordzie i tam się ewentualnie dogadamy. Dobra, no jeszcze mi zostały tutaj dwa itemki do znalezienia. O, mamy 6% do golda, jeżeli chodzi o ten, to nie jest amulet, to jest talizman bodajże, czyli to możemy sprzedać. No jeszcze szukamy wisiorka, który nam, czy my tutaj w ogóle coś mamy, bo ja może niepotrzebnie szukałem. Czy my coś tutaj mamy na golda? Tak, mamy klatę na golda, więc klatę i to 6%, więc super, klatę mogę sprzedać, to niepotrzebnie szukałem, no ale już trudno. Znalazła się tak jakby sama. Dobra, jeszcze tak jak... Oj, tam był wisiorek, nie spojrzałem. Jeszcze szukamy tego wisiorka i będziemy kończyć ten odcinek. No, miałem ochotę trochę pogadać, troszkę wam tutaj informacji dać, co tam u mnie i tak dalej. Więc sobie wykorzystałem to i przy okazji poszukałem tych itemków na awkę, bo tak to i tak bym to robił pewnie samemu, a tak to wiecie, troszeczkę dłuższy odcinek i tak dalej, i tak dalej. No, skipuj się tutaj, pewnie mi wywali błąd z internetem, bo to norma, a nie, dobra. Poszło dalej, no tutaj niestety nic, znowu wisiorka nie sprawdziłem, kurde, muszę sprawdzać, bo znając życie to już ominąłem taki, którego szukamy i niepotrzebnie tutaj przedłużam. No ale okej, no to myślę, że kwestia czasu. No i tak myślę, czy coś tutaj jeszcze wam jest ciekawego do powiedzenia, oprócz tego, że kompletuję, no tak jak mówię, no tam kamerkę będzie tam jakoś pewnie w przyszłym miesiącu, może nawet za dwa, zobaczymy, bo też chcę jakąś porządniejszą, a potem się już będę powoli zabierał za wymienianie wnętrza komputera. Natomiast to będą jakieś takie wymianki raczej drobne, żeby po prostu przyspieszyło mi takie rzeczy jak renderowanie tych filmów, żeby na przykład podczas renderowania to najlepiej ten komputer zostawić w spokoju, bo strasznie mi tam przycina i na przykład nawet internetu nie mogę sobie przeglądać czy coś, bo po prostu no ten komputer jest już dosyć stary, to nie będę mówił, ale no do takich rzeczy jak nagrywanie Shakesa mi wystarczy, a ja oprócz nagrywania Shakesa i w ogóle gry w Shakesa i przeglądania internetu to tak naprawdę nic innego nie robię, więc jakby tego komputera lepszego nie potrzebuję. Czasem tam zagram w jakiegoś LOLa czy coś, ale to mówię, no ten komputer kupowany był dość dawno, ale był on dosyć dobry, więc takie gry jak właśnie LOL czy coś w tym stylu udźwignię bez większych problemów, ale mówię, no będę się za to powoli zabierał, z tym, że to już taka dalsza przyszłość, no ale w każdym razie takie mam plany, jeżeli chodzi o ten sprzęcik. No ale wy tak naprawdę odczuwacie głównie mikrofon i kamerkę, no to będą takie największe zmiany, jeżeli chodzi o właśnie te nagrania. Dobra, no już tutaj nie możemy, o jest, premia do złota, akurat jak skończyłem mówić, znaleźliśmy, poustawiamy to sobie tutaj, żeby było ok, i tak naprawdę to by było na tyle. Myślę, że powiedziałem chyba wszystko, co chciałem, być może troszeczkę chaotycznie, ale mam nadzieję, że wszystko wam przekazałem. Dziękuję wam za oglądanie, od razu się zabieram za klikanie lochów na tym łowcy, odcinek pewnie ten się pojawi dzisiaj, nie wiem czy na 18 się wyrobię, być może będzie o 20, to jeszcze zobaczę, kolejny będzie pewnie jutro o 18 i być może ten bonusowy, ale to się jeszcze zastanowię w niedzielę. To zobaczymy. W każdym razie ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz. Możecie wbijać na Discorda dla widzów, zasubskrybować oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i cześć!